Cześć, witam Cię w trzecim fundamencie na naszym kanale. Jest to trzecia podstawa, która przybliża Cię do osiągnięcia wymarzonej sylwetki oraz zadbania o zdrowie i samopoczucie. W dzisiejszym materiale zajmiemy się tematem jakości produktów, dobierania produktów z dobrym składem oraz tematyką witamin, składników mineralnych, które są nam niezbędne do zachowania zdrowia oraz do redukcji masy ciała. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, to bardzo miło mi Cię powitać. Nazywam się Karolina Stróż-Goszczyńska, jestem dietetykiem klinicznym, trenerem personalnym i w materiałach przekazuję Ci wiedzę na temat właśnie zdrowego odżywiania, a także odchudzania. Także nie przedłużając, zapraszam do tematu. Zacznijmy sobie od tematu witamin i składników mineralnych. Dlaczego tak ważne w diecie są nie tylko kalorie, ale właśnie te elementy? Są one ważne, bowiem bez nich nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo. O czym tutaj mówię? Przede wszystkim o witaminie B12, żelazie, kwasu foliowym oraz na przykład o wapniu. I teraz zatrzymaj się w tym momencie i zadaj sobie pytanie, czy zwracasz uwagę na właśnie te wymienione składniki w swojej diecie? Czy dbasz o to, aby dostarczać je codziennie w swoim jadłospisie? To jest bardzo ważne, bowiem bez tych fundamentów, bez tych podstaw bardzo ciężko dalej iść ku zdrowiu i w zdrowy sposób redukować masę ciała. Także przejdźmy sobie do żelaza. Gdzie znajdziemy żelazo? W podrobach. To jest najbardziej obfite źródło tego składnika, czyli wątróbka, ogólnie mięso, mięso wieprzowe, wołowe, również drobiowe. Także jajka, pistacje, pestki dyni. To są również bogate źródła żelaza. Szpinak, burak, czyli roślinne źródła żelaza. Teraz zadaj sobie pytanie, jak często jesz te produkty? Czy w ogóle one się pojawiają w Twojej diecie? Jeśli chodzi o to, co nam pomaga we wchłanianiu żelaza, to jest to witamina C. Czyli jeżeli jesz obiad, gdzie jest wątróbka na przykład, to czy dodajesz do tego jakąś surówkę? Na przykład może to być samo warzywo, pół papryki albo kapusta kiszona, która również jest źródłem witaminy C. To ułatwia właśnie wchłanianie żelaza. I teraz też ważna kwestia, czy popijasz posiłki na przykład kawą, herbatą? Te napoje utrudniają wchłanianie żelaza. A wiem sama z doświadczenia, że jest to częsta praktyka, na przykład popijanie śniadania herbatą. Tutaj zastanów się, czy nie lepiej byłoby zrobić odstępu pomiędzy właśnie śniadaniem a tymi napojami. Dzięki temu zadbasz właśnie o spożycie żelaza i cały posiłek będzie się lepiej wchłaniał. I teraz do czego prowadzi niedobór żelaza? Prowadzi do anemii z niedoboru żelaza. Konsekwencje tego to przewlekłe zmęczenie, suchość skóry, wypadanie włosów, obniżona odporność. Ogólnie jest to stan niebezpieczny dla naszego zdrowia. Dlatego tak ważne jest dbanie nie tylko o kalorie, ale również o składniki mineralne. Kolejny składnik, który często jest niedoborowy w diecie, to witamina B12. Tutaj jej głównym źródłem są jajka oraz również mięso, czyli wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Witaminy B12 nie znajdziecie niestety w warzywach, w owocach, także wegetarianie, weganie muszą tutaj ją suplementować. I teraz zastanów się, czy w Twojej diecie jest właśnie miejsce na jajka i na produkty mięsne.
Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tego materiału, możesz sobie przemyśleć wszystkie aspekty i zrobić ewentualnie jakieś notatki, które pomogą Ci zadbać, pamiętać o tym, aby te składniki pojawiały się w Twojej diecie. Przejdźmy sobie do kolejnego składnika, czyli kwasu foliowego. Również tutaj jego niedobór prowadzi do anemii z niedoboru kwasu foliowego. Czyli mamy nie tylko anemię z niedoboru żelaza, ale również z niedoboru witaminy B12 czy też kwasu foliowego. W przeciwieństwie do witaminy B12, kwas foliowy znajdziemy w warzywach. W warzywach zielonych, liściastych. One są najbardziej bogatym źródłem kwasu foliowego. Czyli szpinak, jarmuż, rozpąka, wszystko co jest zielone i liściaste. I teraz znowu moment na zatrzymanie się i sprawdzenie, czy w ciągu Twojego dnia pojawiają się jakieś sałatki albo czy jest dodatek tych warzyw liściastych do przykładowo kanapek. Kolejny składnik, który bywa czasem niedoborowy w diecie, to wapń. Najbardziej bogatym źródłem wapnia jest nabiał, czyli mleko, przetwory mleczne. Niestety w dzisiejszych czasach wiele osób zmaga się z nietolerancją laktozy, dlatego tutaj nabiał musi być wtedy wprowadzony w wersji bez laktozy. Jeżeli w ogóle nie lubisz nabiału, jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz go spożywać, na przykład z powodu alergii na białka mleka krowiego, to wtedy musisz zadbać o wapń, który znajdziesz w innych produktach, czyli na przykład w brokule, w sezamie, w napojach roślinnych, które są wzbogacone w wapń i witaminę D. Dlatego tutaj bardzo ważne jest czytanie składów, czy przypadkiem w tym napoju nie znajduje się dużo cukru dodanego, to jest bardzo częste zjawisko, oraz czy właśnie jest tam dodany wapń i witamina D. Teraz niedobory wapnia prowadzą na przykład do osteoporozy, czyli bardzo poważnego stanu chorobowego, gdzie jesteśmy narażeni częściej na złamania. A jak wiadomo, to może nam znacząco utrudniać funkcjonowanie na co dzień. Teraz wyobraź sobie, że jesteś osobą, która chce się odchudzać, która chce zredukować masę ciała. Liczy kalorie, ale nie zwraca uwagi na jakość produktów. Nie dobiera ich pod względem składu, zawartości witamin, innych składników odżywczych. No i w efekcie chudnie, ale ma wiele niedoborów. Ma anemię z niedoboru żelaza, ma problemy z odpornością, bowiem te składniki również wpływają na naszą odporność. Ma problemy z koncentracją, czuje się w ogóle osłabiona, nie ma energii do codziennego funkcjonowania. I teraz zadaj sobie pytanie, czy Ty też chcesz do tego dopuścić, czy chcesz czuć się właśnie tak bez siły, bez energii? No myślę, że nikt nie chce się tak czuć, dlatego tak ważne jest właśnie dbanie nie tylko o kaloryczność, ale również o składniki mineralne, o jakość produktów. Przejdźmy sobie do drugiego tematu, czyli czytanie etykiet. Na co zwrócić uwagę? Wybrałam dzisiaj takie dwa popularne produkty, czyli płatki śniadaniowe oraz parówki, bo wiem, że wiele osób właśnie je spożywa. I teraz są to produkty z popularnych sklepów, tak wyglądają. Są to parówki, więc najpierw zajmiemy się tym produktem. Przejdźmy sobie do tych z gorszym składem. I tutaj mamy w składzie tak, 71% mięsa wieprzowego,
woda, sól, białko wieprzowe kolagenowe, skrobia modyfikowana, glukoza, stabilizatory, wzmacniacz smaku, przyprawy, ekstrakty przypraw, przeciwutleniacz, substancja konserwująca. Także ten skład jest całkiem długi. Na co warto zwrócić tutaj uwagę? Na procentową zawartość mięsa w właśnie tym produkcie. Jest to jedynie 70%. Zwracajcie uwagę na to, aby było to co najmniej 90%. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, czy mięso jest oddzielane mechanicznie, w skrócie MOM. Akurat te parówki nie są oddzielane mechanicznie, natomiast wiele tych produktów z gorszym składem właśnie taką informację w sobie zawiera. Także takie produkty od razu odrzucamy. Kolejna kwestia to, z jakiego rodzaju mięsa są parówki. Tutaj mamy akurat mięso wieprzowe, które jest tłustszym rodzajem, które raczej powinno się pojawiać sporadycznie w diecie. Dlatego tutaj lepszym wyborem będą parówki z mięsa drobiowego. Przejdźmy sobie teraz do parówek z dobrym składem. Myślę, że one raz na jakiś czas mogą pojawić się w naszej diecie. I teraz przeczytajmy sobie składniki. 93% mięso z indyka. Woda, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty i glukoza. Glukoza jest na ostatnim miejscu, także oznacza to, że procentowa zawartość tego składnika w tym produkcie nie jest aż tak duża. Jeżeli glukoza jest na drugim, trzecim miejscu, to oznacza, że jest jej naprawdę bardzo dużo w produkcie. I teraz tak, są to parówki, które są z mięsa drobiowego, także już tutaj mamy lepszy wybór. Zawartość mięsa to 93%, także mamy powyżej 90%. Jest krótki skład i nie ma mięsa oddzielanego mechanicznie. Także tutaj zdecydowanie ten produkt wygrywa. Drugi z produktów to płatki typu musli. Tutaj należy zwrócić uwagę na właśnie te nazwy. Nie zawsze to, co jest nazwane fit, fitness, na odchudzanie, light, super light, jest dla nas aż tak bardzo pożądanym produktem. Mamy tutaj dwa rodzaje płatków śniadaniowych. Pierwsze z nich to jest produkt z dobrym składem, natomiast drugi produkt ma już znacznie gorszy skład. Zacznijmy sobie od tego gorszego składu. Co tutaj mamy? Płatki owsiane i na drugim miejscu cukier. Oznacza to, że procentowa zawartość cukru w tym produkcie jest bardzo, bardzo duża. Dalej, olej słonecznikowy, słabej jakości olej, tutaj również zbędny składnik. Dalej mamy płatki pszenne pełnoziarniste, orzechy, rodzynki, mąka ryżowa, syrop glukozowy, czyli jakby tego cukru było mało, to jeszcze mamy syrop glukozowy. Dalej mamy gluten, substancje spulchniające, syrop cukru karmelizowanego, czyli trzeci rodzaj substancji słodzącej, naturalne aromaty i sól. I tutaj na 100 gramów zawartość cukrów to jest 21 gramów. Teraz przejdźmy sobie do drugiego produktu. Tutaj mamy już znacznie lepszy skład. Na 100 gramów cukrów mamy 1,6 grama, czyli 18-19 razy mniej niż właśnie w tych pierwszych płatkach. I teraz tutaj składniki. Pełnoziarniste płatki owsiane, rozpuszczalny błonnik kukurydziany, mąka pszenna, czekolada, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, substancja wiążąca, maltitole, migdały, sól, węglan sodu, ekstrakt słodu jęczmiennego, substancja słodząca, sukraloza.
Także nie ma tutaj na drugim miejscu cukru, nie mamy tutaj aż tylu rodzajów w ogóle cukru, bo trzeba wiedzieć, że cukier nie jedno ma imię. Cukier może występować pod postacią syropu glukozowo-fruktozowego, syropu ryżowego, daktylowego, cukru brązowego, cukru kokosowego. Także mamy wiele innych nazw, którymi producenci posiłkują się, aby troszeczkę nas zmylić. Dlatego tutaj czytanie etykiet jest tak bardzo ważne. Oczywiście ja tutaj polecam produkty, które są jak najmniej przetworzone, czyli na przykład płatki owsiane, no tam w składzie mamy tylko płatki owsiane. Tutaj wybrałam produkty, które są bardziej przetworzone, mogą pojawić się w diecie, ale lepiej, żeby miały one dobry skład. I teraz zatrzymaj się znowu w tym momencie i zastanów się, czy będąc w sklepie, czytasz składy produktów, czy w ogóle zwracasz na to uwagę. Jeżeli nie zwracasz uwagi na składy produktów, to zapamiętaj to, żeby na drugim, trzecim miejscu nie było w składzie cukru albo innej nazwy, takiej jak syrop glukozowo-fruktozowy, syrop fruktozowy, syrop glukozowy. Pamiętaj, że im krótszy skład, tym lepiej, im więcej takich substancji, których nie znamy, tym też lepiej, Boże, tym też gorzej, tak? Czyli im więcej takich substancji, które są dla nas znane, no to jest to lepsza oznaka, no bo wiemy też, co spożywamy. Także to są bardzo ważne kwestie, które ułatwią Ci właśnie wybieranie tych produktów z dobrym składem. Jeżeli nie jesteś pewna, czy dany produkt ma dobry skład, to możesz przeskanować go w aplikacji. Jest taka aplikacja na telefon Zdrowe Zakupy. Tam wyświetla nam się, czy dany produkt ma dobry skład, średni, czy raczej go omijać szerokim łukiem. Także może to być dla nas taka wskazówka, czy ten produkt ma dobry skład, czy jednak nie najlepszy. Pamiętaj jednak, że wszystko jest dla ludzi i tutaj ważna jest też dawka tego produktu. Jeżeli jest on spożywany raz na miesiąc, to nie będzie to miało aż tak dużego znaczenia. Natomiast jeżeli codziennie jesz takie płatki na śniadanie, to tutaj trzeba się zastanowić nad tym, czy właśnie ten cukier nie powoduje u Ciebie na przykład spadku energii po zjedzeniu śniadania, bowiem posiłki mają bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie. Podsumowując, w tym materiale poruszyłam temat składników mineralnych, witamin i tego, jak ważne są one dla nas, dla prawidłowego funkcjonowania oraz temat czytania etykiet i zwracania uwagi na składniki takie jak cukier, jak mięso oddzielane mechanicznie i też długi skład. Pamiętaj, że ważne jest to, aby wprowadzać te zmiany stopniowo. Nie musisz od razu wprowadzać ich wszystkich naraz. Skup się na przykład na zawartości żelaza w Twojej diecie. Sprawdzaj, czy spożywasz pestki dyni, czy jesz szpinak, buraki, wątróbkę, bo to są właśnie te bogate źródła żelaza. Jeżeli wybierzesz sobie na przykład witaminę B12, to zwróć uwagę na ilość jajek, czy właśnie pojawiają się one w Twojej diecie, bowiem są one bogatym źródłem witaminy B12. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tego materiału, aby dołożyć sobie kolejny krok, kolejną zmianę, która pomoże Ci w odchudzaniu i w polepszaniu Twojego zdrowia. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i widzimy się w kolejnym fundamencie. Do zobaczenia, cześć!